Gość Radia PIN. Na tę rozmowę zaprasza Agnieszka Witkowicz-Matolicz. A gościem Radia PIN jest dziś Leszek Hardek, prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dużo się zmieniło na rynku nieruchomości od 1 stycznia. Wchodzi w życie MDM, czyli rządowy program Mieszkanie dla Młodych. Zmieniają się zasady udzielania kredytów. Trzeba będzie mieć wkład własny. Będzie łatwiej czy trudniej o mieszkanie? No, na pewno 5% wkładu własnego utrudni zdobywanie kredytów, natomiast problemem jest również to, że MDM jest przewidziany tylko dla rynku pierwotnego. I de facto w zasadzie zyskają na nim tylko deweloperzy. Jak się zachowa w tej sytuacji mieszkanie rynek? Mieszkanie dla dewelopera, tak? Dopłata dla dewelopera, tak się żartowało jeszcze niedawno, parafrazując trochę nazwę. No słyszałem taką opinię również, natomiast w tej sytuacji to rynek pierwotny zyska, natomiast jak się zachowa rynek wtórny, trudno jest w tej chwili powiedzieć. No właśnie, mówi pan, że trudno powiedzieć, ale można podejrzewać, że to będzie tak, że po prostu będzie mniejsze zainteresowanie tymi mieszkaniami na rynku wtórnym, albo że będzie trudniej sprzedać, więc spadną ceny. To w ogóle zależy od sytuacji w poszczególnych regionach, w poszczególnych miastach, bo tam wiadomo, że to jest kwestia cen. I w każdym regionie troszeczkę ta sytuacja może inaczej wyglądać. Generalnie rzecz biorąc, jeśli przyjmiemy, że część osób chcących zakupić mieszkanie, czyli popyt, odpłynie nam na rynek pierwotny, no to wiadomo, że ten popyt na rynku wtórnym może być zmniejszony, co może powodować mniejszą ilość osób zainteresowanych, a tym samym jakiś jeszcze spadek cen. To konsekwencja rządowego programu Mieszkanie dla Młodych i tego, że zmieniły się zasady udzielania kredytów, czyli mamy nową rekomendację Komisji Nadzoru Finansowego, ale jeszcze do tego dochodzi jednak ożywienie koniunktury, które już zauważyliśmy trochę w 2013 roku. W roku 2014 nasza gospodarka ma się rozwijać w tempie około 3%, tak mówią ekonomiści, może będzie trochę więcej, trochę lepiej. Jak jeżeli zestawimy te wszystkie fakty, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku nieruchomości? Oczywiście rozwój gospodarczy i stabilność finansowa społeczeństwa jest bardzo istotna, dlatego że w tym momencie mamy lepszy rozwój, większe przychody, większą stabilność, tym chętniej zaciągamy kredyty. To ma oczywiście wpływ na popyt, na cały rynek nieruchomości. Natomiast w sytuacji, kiedy ta sytuacja nie będzie tak optymistyczna, jak pani przedstawiła, no to może być zupełnie odwrotnie. Za nami rok bez rządowego programu, czyli rodziny na swoim. Teraz dopiero wchodzi MDM. Jak pan patrzy na działanie i konsekwencje tych rządowych programów, to jest tak, że ten rok bez rodziny na swoim i bez MDM-u był rokiem posuchy, a może jest tak, że rząd po prostu nie powinien się mieszać w rynek nieruchomości, bo to był dobry rok i po co nam kolejny program? No, opinie na ten temat są bardzo różne. Generalnie rzecz biorąc, rodzina na swoim tak naprawdę, jakby skutki rodziny na swoim będziemy odczuwali dopiero za parę lat, kiedy rzeczywiście tym ludziom, którzy zaciągnęli ten kredyt i skorzystali z tej pomocy, przyjdzie spłacać raty już w normalnej wysokości. Skończy się ta dopłata dokładnie, rządowa. Dokładnie. Natomiast wtedy będziemy mogli to oceniać. Generalnie rzecz biorąc, rynek nieruchomości, ja powiem tak ogólnie i lakonicznie, to jeden z najważniejszych rynków każdej gospodarki narodowej i tutaj powinny być długofalowe programy, które będą ten rynek wspomagały. Wszelkie tego typu zmiany, szarpanie takie, jest dla tego rynku absolutnie niewskazane. Ani dla jego stabilności, ani dla jego rozwoju. Ale co, rząd powinien zrezygnować, czy też nie pakować się w kolejny program i po prostu odejść z tego rynku, zostawić do właśnie tej niewidzialnej ręce rynku, czy jednak powinien prowadzić takie programy tylko w inny sposób, długofalowo i bardziej, że tak powiem, konstruktywnie? Znaczy, różne są szkoły i różne podejścia. Teoretycznie to, co pani powiedziała w pierwszej wersji, tak, natomiast praktycznie nie do końca. Proszę pamiętać, że mamy jeszcze zaszłości z poprzedniego systemu. Proszę pamiętać, że mamy całe masy zasobów prywatnych, które są dzisiaj na umowy najmu na czas nieokreślony, czyli podlegające pod ustawę o ochronie praw lokatorów. Niestety ta ustawa powoduje, że ten najem w Polsce nie jest normalny. Proszę zwrócić też uwagę na wszelkie statystyki. No, generalnie rzecz biorąc, my Polacy jesteśmy bardzo bogatym narodem. Mamy bardzo duży odsetek mieszkań na własność w porównaniu na przykład do tak biednych Niemców. Właśnie, bo to jest też trochę inny model. U nas ciasny, ale własny. Liczy się to, żeby mieć mieszkanie, nawet jeśli mamy ten kredyt na 30-40 lat, tam chętniej jednak się wynajmuje mieszkanie. No,
To jest bardzo różnie, to jest właśnie kwestia pozostałości, zaszłości poprzedniego systemu i tego rozwalonego, tego takiego dziwnego rynku, przede wszystkim najmu, tych zasobów, które de facto niby są w prywatnych rękach, ale tak de facto nie do końca można nimi dysponować. No to jest ogromny problem i tutaj konia z rzędem, kto by znalazł złoty środek na to. Pojawi się też w 2014 roku nowy program właśnie dotyczący mieszkań na wynajem. Jak pan ocenia te, bo to będzie organizowało BGK, jak pan ocenia ten pomysł? Każda pomoc przy rynku wynajmu mieszkań jest wskazana. Tutaj pierwsze podstawowe pytanie to jest, za jakie to będzie pieniądze, ponieważ część osób, która nie skorzysta z tego, już się odzywa i mówi, dlaczego za moje podatki ma być świadczona pomoc innym. A ci, którzy mają jedno mieszkanie dodatkowe czy dwa, mówią, dlaczego w takim razie ja mam tracić, nikt ode mnie nie wynajmie mieszkania, chociaż ja zainwestowałem, bo będzie taniej od państwa. No takie drugie głosy też się pojawiają i jest w tym niewątpliwie coś racji. Natomiast powtarzam, no tutaj jest naprawdę duży problem, żeby znaleźć wyjście, które będzie dobre dla wszystkich ze względu na zaszłości i pozostałości. Kierunek dobry? Mieszkania na wynajem? Lepszy niż MDM? Pani redaktor, ja pamiętam czas, bodajże rok 99-2001, kiedy była tak zwana ulga pod wynajem, gdzie z innej ulgi korzystało się kupując mieszkanie, a z innej ulgi korzystało się budując dom. Kupując tak zwane mieszkania pod wynajem, gdzie trzeba było je wynajmować przez 10 lat, korzystało się z tylu ulg, jakby ile domów by się budowało. Ja pamiętam ten czas, rzeczywiście rozkręciło to deweloperów, duża część osób zainwestowała w te mieszkania i tam, gdzie ja prowadzę swoją firmę, dało się zauważyć ewidentny spadek cen najmu mieszkań, co niewątpliwie było dobre dla młodych ludzi. Natomiast dla tych, którzy mieli już kupione wcześniej mieszkania, oczywiście im się to mogło nie podobać, ponieważ przychody pewnie spadły i nie były tak wysokie, jak zakładano. No ale cóż, taki jest wolny rynek. To pytanie od tych, którzy chcą sprzedać albo kupić mieszkanie i planują to w tym roku. Będzie taniej czy będzie drożej? Ha! To jest wróżenie z fusów tak naprawdę i zależy w jakim segmencie, bo mieszkań jest bardzo dużo. Co innego jest mieszkanie w centrum, co innego jest mieszkanie na obrzeżach, co innego jest mieszkanie w Warszawie, co innego jest mieszkanie w Katowicach. Zupełnie inna sytuacja z mieszkaniami z cegły, zupełnie inna sytuacja z mieszkaniami w kamienicach czy w wielkiej płycie. Każde mieszkanie jest inne i tak naprawdę każdy ma indywidualną sytuację i to musi być indywidualnie rozpatrywane. Czyli nie możemy tutaj rynkowych, ogólnorynkowych prognoz teraz przedstawić. Ale możemy, bo jak weszliśmy do Unii Europejskiej, to ceny mieszkań wszystkich, czy z wielkiej płyty, czy z cegły, czy w centrum, czy na obrzeżach, wszystkie rosły na przykład. No nie, nie do końca. Później przyszedł kryzys, wszystko spadało. No nie, nie do końca. Proszę zauważyć, że jak kończyła się bańka cenowa, to pierwsze było to odczuwalne w zasadzie w Warszawie, a na przykład na Śląsku w zasadzie rok później dopiero. Więc to nie jest tak wszędzie identycznie. Każdy rynek jest lokalny, rządzi się innymi zasadami. Oczywiście dzisiaj prognozowanie, mówienie, ceny będą rosły, ceny będą spadały, należy inwestować w to, czy należy inwestować w tamto, jest bardzo modne i wszyscy chcieliby to usłyszeć. Natomiast proszę pamiętać, że bańka cenowa w poprzednich latach została również stworzona między innymi przez media, dlatego że wszyscy mówili, ceny rosną, ceny będą rosły, a potem co się stało? Okazało się, że wcale nie. Więc ja jestem tu ostrożny w tego typu rzeczy, w prognozach. Nie widzę podstaw ekonomicznych żadnych, chyba że nagle coś by się zmieniło, aby te ceny nagle miały zacząć rósć. Nie widzę takich podstaw. To proszę jeszcze powiedzieć, jak wpłynie na rynek deregulacja na rynku pośredników nieruchomości? To znaczy na sam rynek, jeśli chodzi o ceny nieruchomości, nie wpłynie to w żaden sposób, natomiast na kwestie wykonywania i świadczenia usług pośrednictwa, nie tylko, ale zarządzania, może to mieć tragiczny w skutkach wpływ. Czyli co, ci, którzy kupują, powinni dwa razy przynajmniej zasięgnąć opinii na temat tej osoby, u której będą kupować mieszkanie? No pani redaktor, to jest bardzo długi temat. No po pierwsze, mówiąc w skrócie, została obowiązkowa tylko umowa pośrednictwa i zarządzania, obowiązkowe ubezpieczenie, ba, za które wprost ustawodawca nie przewidział kary za jego brak. Dzisiaj umowa będzie miała o tyle istotne znaczenie, że najważniejsze będzie, co się w niej zapisze. Za co będą zarządca czy pośrednik, za to, co będzie pobierał pieniądze. W tym momencie rejestr,
który dzisiaj istniał i prowadziło ministerstwo na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, formalnie zostaje zamknięty i znika. Nawet nie będzie można sprawdzić, kto posiadał tą licencję. Ba, jest jeszcze inny problem. Problem między innymi polega na tym, że osoby, którym zabrano licencję bądź utraciły ją z mocy prawa, fizycznie zniknęły z rejestru, które prowadziło ministerstwo. Ponieważ ustawowy zapis mówił, że prawo wykonywania zawodu zdobywa się z chwilą wpisu do rejestru. Natomiast dzisiaj taki człowiek, który stracił licencję z mocy prawa, czy mu ją zabrano, będzie mógł ten dokument pokazać, bo fizycznie dokumentu, który mieliśmy w rękach, nikt nie zabierał. Będzie mógł pokazać, ba, mało tego, nikt nie będzie w zasadzie mógł sprawdzić, czy rzeczywiście ten człowiek kiedyś ten dokument miał. Dlatego jako Polska Federacja Rynku Nieruchomości prowadziliśmy centralny rejestr dobrowolny, gdzie wszystkie osoby, które miały dotychczas licencję, będą mogły w tym rejestrze się ujawnić i tam będą klienci mogli zweryfikować pośrednika czy zarządcę. Rozszerzamy zakres informacji w tym rejestrze, nie tylko taki krótki, jak to miało miejsce w przypadku ministerstwa, czyli numer licencji, data nadania, imię, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania niestety tam był, wykształcenie. Tutaj wprowadzamy adres działalności, również nazwisko, imię, ale inne informacje. Przynależność do regionalnych stowarzyszeń, dodatkowe uprawnienia, dodatkowe szkolenia, które ktoś odbył, łącznie z możliwością wprowadzenia przez osobę zainteresowaną zdjęcia, czyli będzie szersza możliwość zweryfikowania danej osoby, z którą mamy do czynienia. Natomiast naprawdę w tej chwili klienci muszą pytać o ubezpieczenie, muszą dokładnie zwracać uwagę, w szczególności na zakres czynności, który jest proponowany. Dziękuję bardzo. Gościem Radia PIN był Leszek Hardek, prezes, prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Dziękuję bardzo.